Halo, halo, tutaj Beniek i witamy Was z Mistrzostw Polski OSU roku 2017. Dzisiaj czekają nas wyłącznie emocje związane z drabinką przegranych, a rozpoczniemy je meczem Rok kontra Lulek. Wraz ze mną mecz ten komentował będzie najlepszy myszkowiec Rzeczpospolitej i wielokrotny reprezentant naszego kraju na OWC, czyli Wilczku. Witam Cię, Wilczku. Witam Cię, Beniek, bardzo serdecznie. Witam Was wszystkich tak samo. Widzimy quality role na czacie, chyba przebili jeszcze mniej Spidera. Wow. 1-4, no... Suma taka ciekawe. Sama. Tak, nie, chyba, suma nie, a nie, nie, mniejsza tam nawet. Tam było 5-3. Tak, ciekawe się. Tak, rekord w tym momencie należy do nich. O, czy mi się wydaje, czy rok znowu bez rozgrzewki? Plusuję sobie tym u mnie. Na szybkości przybliżymy, jak wyglądały ich poprzednie mecze. Ogólnie obaj gracze spotkali się już raz na tym turnieju, grali ze sobą w grupie. W tamtym meczu Rok był górą, wygrał 4-2. Natomiast w fazie pucharowej Rok w pierwszym swoim meczu wygrał 5-0. W kolejnym, po emocjonującym spotkaniu, uległ Amajowi Hachimitsu 4-5. Natomiast Luleczek przegrał 5-2 w pierwszym swoim meczu z Adamkusem i wczoraj dostał walkovera z Exvoirem, więc za bardzo się nie nagrał. No i dzisiaj właśnie czeka go przeprawa z Rokiem. Wiczku, na kogo stawiasz? Kto jest faworytem? No w tym meczu zdecydowanie faworytem jest Rok. On pokazywał swoją siłę w meczu z Amajem, szczególnie w pierwszej połowie. Dopiero druga połowa meczu zdecydowała o tym, że Rok jest właśnie tutaj w drabince przegranych i musi walczyć z Lulkiem, ponieważ w przeciwnym razie Rok nie musiałby dzisiaj grać i czekałby spokojnie na mecz w przyszłym tygodniu. No tak, Amaj tam jakieś ukryte moce odnalazł w swoim organizmie, w swoim ciele. Rok nie miał szans, Rok dobrze grał raczej z Amajem. Tak, to był mecz na wysokim poziomie, no niestety no, Rokowi zabrakło trochę opanowania na sam koniec, zabrakło mu tej jednej mapy właśnie. Miał 3 razy szansę, żeby ją wygrać, niestety mu się nie udało. Dobrze, jakie mamy bany, Wiczku? Pierwszym banem od Roka było Himitsu no Toware, był to Hard Rock oczywiście, ten taki chyba najtrudniejszy, jak to mówisz. No tak. Natomiast Lulek, czy to jest mapa Nobody Knows? Nobody Knows... Nikt nie wie, powiem ci, momencik. My też nie wiemy. O, widzę, aha, bo on po wykonawcy. Kokoro Odoru to jest. A, jest to Kokoro Odoru, jest to oczywiście Freemod. No tej mapy nie widzieliśmy chyba zbyt często, ona zazwyczaj nie była banowana, ale mimo wszystko gracze jej nie pikowali. Nawet chyba ani razu jej nie zobaczyliśmy, powiem ci. No moim planem było ją piknąć na Spidera, ale już nie było czasu. Mówi, że wszystkich przeraża to OD. Być może. Drugim banem Roka jest Lindwurm, to jest Kureneko Dungeon No Mod techniczny. No to ciekawe bany ze strony Roka. Nie jestem w sumie pewien, czy Lulek jest w stanie grać takie mapy. Czy to ma sens banowanie takich map? Może po prostu Rok chce się czuć bezpiecznie. I ostatnim banem jest Chaos in Collapse. To jest Hard Rock, chyba najłatwiejszy, jeżeli się nie mylę, od Pishifata. Tak, masz rację, to jest najłatwiejszy Hard Rock. No ciekawy ban, może Lulkowi nie podchodzi ta mapa. Mocna strona Lulka to są niby Hard Rocki. No mocną stronę Roka też, no, na pewno właśnie. Są Hard Rocki, więc Lulek prawdopodobnie uznał, że Rok jest lepszym Hard Rock playerem i uznał, że taki ban będzie dobry. Znaczy, jest to dosyć standardowa mapa przede wszystkim i być może po prostu Lulek nie chce się na niej stresować, bo wiedziałby, że musiałby się bić z Rokiem na ACC, a to niekoniecznie by wyszło. Słaby matchup trochę dla Lulka właśnie, bo nie może za bardzo tą swoją HR-ką mocną przeatakować na Roka. Tak, ale... Musi kombinować. Z pewnością może przeatakować Hidenem. Widzieliśmy, że w meczu z Adamkusem walczył na tym Hidenie i tam wiele razy niewiele brakowało, żeby wygrał mapę. Chociażby na tym pamiętnym Genjo Destruction, na którym przegrał na ostatnich kółkach. Tak, Toaru Shokoku, to jest pierwszy pick Lulka. Jest to no mod. Dokładnie, ciekawe, mówisz o Hidenach Roka. Z tymi Hidenami Roka troszkę jest odwrotna sytuacja jak ze Spiderem, bym powiedział, bo no to jest niby słaba strona Roka, a dosyć dobrze sobie radzi na tych Hidenkach, więc nie wiem. Tutaj żadnego bana nie mamy na Hideny. Wszystkie otwarte.
Tak, cóż, to jest dosyć ciekawe spostrzeżenie, że Rock, pomimo tego, że teoretycznie Hidden jest jego najsłabszą stroną, to zdecydował się nie banować ani jednego Hidena. Zobaczymy, czy Lulek to wykorzysta, czy może będzie bał się pójść w tą stronę. Na razie pierwszy pick, czyli No Mod. Dobra, zaczynamy. Na szybkości ta mapa ma 3 minuty 45 sekund, więc troszeczkę ma. Dosyć wysoki BPM. Wiczku, wczoraj ją chyba grałeś, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, zgadza się, grałem ją na Spidera. Na tej mapie generalnie decyduje part w ostatniej części mapy, tam gdzie jest 1/3 streamek i zmiana tempa, to tam zazwyczaj misują gracze, tam na przykład zmisował właśnie Spider. I takich misów spodziewam się tutaj, niekoniecznie jestem pewien, kto to zrobi. Być może obaj, ale wątpię. No, Rock zaczyna z wysokiego C, oczywiście jak to powiedziałem, to zgubił ACC, ale Lulek misuje w międzyczasie, w tym momencie jego strata w combo to jest ponad 200. Tak, no nie wygląda to dobrze, zwłaszcza, że Lulek strasznie głupi ACC, tak jakby nie był w stanie wyklikać tej mapy, jakby to było dla niego za szybko na sam początek. No jest tutaj gdzie odrabiać, przypominam, mapa ma 3 minuty i 45 sekund, jednak Lulek nie może sobie pozwolić na misy. Niespodziewany Rock ze strony, niespodziewany mis ze strony Rocka. Rock ze strony misa, tak jest. Rock ze strony misa. No w tym momencie Lulek z niewielką przewagą combo, strata niecałe 50 tysięcy punktów i zdecydowana przewaga ACC na korzyść Rocka, więc Lulkowi wydaje mi się, że jeszcze będzie ciężko nadrobić te punkty. Co, myślę, że dałby radę do końca, bo mapa jest długa, ale musi trzymać ACC dobre, to ACC może go zgubić na samym końcu, gdyby tak, miało... dokładnie. Się tak to utrzymać do końca mapy. Natomiast no, widać, że stres gra tutaj dużą rolę, gracze nie radzą sobie zbyt dobrze na tej mapie. No dziwi mnie troszkę to ACC Lulka, początek tej mapy, no większość tej mapy to nie jest jakaś trudna mapa od strony ACC, nie wiem, czy się zgodzisz? Tak, zgodzę się. Jest to raczej prosty rytm, dopiero właśnie w ostatniej części mapy można to ACC dosyć pogubić. No właśnie, czekamy na ten pad, on jest jakoś chyba w 2/3. Tak, zgadza się. No, zbliżamy się do niego wielkimi krokami, zbliżamy się też do momentu, w którym Lulek zacznie przeganiać Rocka, strata już prawie 10 tysięcy punktów, teraz gracze widzą to na breaku, zacznie wchodzić w rolę stres jeszcze większy. No gramy teraz do jednego misa, a Lulek na 100% powinien przegonić czuła combo, ale oczywiście gubi je! W tym momencie Rock nadrabia punkciki z każdą sekundą. No Rock już uciekł, zobacz, ta przewaga była jeszcze przed chwilę temu 10 tysięcy, natomiast teraz Rock już za chwilę będzie miał przewagę 100 tysięcy i ta przewaga cały czas będzie się zwiększać. Zobacz to ACC, ten part teraz najmniejszy. Lulek misuje po raz kolejny, natomiast Rock trzyma combo i powiem ci, że na tej mapie raczej już nic się wydarzy, Rock tego nie sfailuje. Tak, jesteśmy w 3/4 mapy, już ponad 100 tysięcy przewagi, Lulek jeszcze raz misuje. No nie radzi sobie wyraźnie na tej mapie. Beńko, czy pamiętasz, czyj to był w ogóle pik? To był pik Lulka. No właśnie, to tak ciekawe. Nieciekawie wyszedł ten pik Lulkowi. Zastanawiam się, czy to była dobra decyzja, zwłaszcza, że Rock no nie ma problemu z szybkimi mapami i to pokazuje tutaj, tylko ten jeden miejsce na samym początku mapy. No i to ACC! Już po tym trudnym parcie. Tak, zgadza się. No i zbliżamy się do ostatniego partu, do ostatniego streamka, na którym, no tak jak mówię, jakby ktoś sfailował, to byłbym w szoku. To się raczej nie zdarzy. No tak, tutaj na nomodach zazwyczaj ciężko jest sfailować. To się nie dzieje, jedyne jest setka od Rocka na samym końcu. I Rock wychodzi na prowadzenie 1-0, od razu mamy przełamanie, kolejny pik należeć będzie również do niego. 4 setki, 1/50 i ta 50 to był slider break oczywiście, dzięki czemu Rock ma eskę. No Lulek, no to nie była dobra decyzja, nie zagrał tej mapy wystarczająco dobrze, misował praktycznie we wszystkich możliwych miejscach na tej mapie i przez to rezultat taki, jaki widzimy. Tak, Rock tutaj zabawił się w strategię kija i marchewki, czyli cały czas trzymał Lulkowi tą marchewkę, Lulek go dogajał i jaki już był prawie przy nim, to Lulek musiał zmisować i wtedy Rock z tą marchewką zupełnie uciekł, tak? No przede wszystkim też break miał duże znaczenie. Lulek widział, że nadgania Rocka, że brakuje już tylko 10 tysięcy. Tak. W tym momencie na pewno zaczął się bardzo stresować, przez co wleciały te kolejne misy.
W międzyczasie, jeśli chcecie dołożyć się do puli nagród, to możecie to zrobić klikając w banner Donate pod streamem. Pamiętajcie, że każda wasza złotówka jest warta 3 złote, bo wystarczy jeden pewniaczek otwarto, żeby pula nagród pomnożyła się 3-krotnie. Bo drodzy widzowie, to wy jesteście sponsorami tego turnieju. Jeśli chcecie się zapisać w historii, to bardzo zachęcamy. Tak, dokładnie. I mamy przejście do kolejnego piku. Rok decyduje się na Double Time, a myślę, że lubisz jego wybór Resurrected Replayer. Nie widzieliśmy tej mapy zbyt często. Zgadza się. W końcu gracz, który napisał nazwę mapy poprawnie. O, też prawda. Ale powiem ci, ja się nie dziwię, bo pierwszy raz jak czytałem tą nazwę, to teraz tak samo z błędem ją przeczytałem. Tak nagle, o, coś tu chyba za dużo tych liter jest, coś tutaj nie gra. O, faktycznie, to nie jest player, tylko replayer, prawda? Dokładnie. Mapa Evil Elvisa, jak to mówiłeś na podcaście, jedna z nielicznych jego dobrych map z 2015 roku. 2 minuty 44 sekundy, 210 BPM, AR10, no niby niezbyt duży BPM, chociaż chyba Wiczku się zgodzi, że mapa na pewno nie należy do najłatwiejszych. Dokładnie, na tej mapie trzeba mieć bardzo sporo siły. Pomimo, że to jest 210 BPM, BPM chyba takie same jak na poprzedniej mapie, to trzeba zwrócić uwagę, że na tej mapie jest dużo burstów, które oczywiście są szybsze niż te 210 BPM. Trzeba wiedzieć, gdzie one są i oczywiście mieć siłę, żeby je wyklikać. Mapa jest bardzo wymagająca i na pewno zobaczymy tutaj jakieś misy. Dokładnie, to jest, tutaj są takie kombinacje, które no nie ma za bardzo gdzie odpoczywać, bym powiedział. Mimo, że 210 BPM, jak ktoś nie jest zwykł do detki, to może mieć lekkie problemy ze staminą nawet, chyba. No jedyny part, na którym będzie można odpocząć, to będzie połowa mapy, tam jest oj, naprawdę wolny part. W międzyczasie misuje lulek jeszcze przed w zasadzie rozkręceniem się mapy, bo to jeszcze nie było to, o czym mówiliśmy. Tak, dokładnie. No i totalnie jeszcze pogubił ACC przy okazji. No zobaczymy, za chwilę wiedzie streamek, który no ja grając tą mapę musiałem zapamiętać, ponieważ jest to naprawdę szybki stream. Zobaczmy. Tak, burstowy stream. Tak, i obaj gracze. Kolejne bursty. Lulek misuje zaraz po tym streamie. Tak, nie doklikał jednego bursta, ostatnie kółko, zauważyłem. Tak, na te bursty trzeba bardzo uważać. Tu był kolejny i będzie jeszcze jeden. I ten burst jest najtrudniejszy według mnie. Przed nim misuje jeszcze lulek, zobaczmy. I na tym burstie misuje znowu lulek. Dopiero ale misował też rok. Tak, natomiast ilość misów lulka sprawia, że pomimo, że to jest około 120 tysięcy punktów, lulek nie ma podjazdu, nie ma szans, żeby dogonić roka. Rok musiałby tutaj się totalnie posypać, tak jak lulek w pierwszej części mapy. Tak jest, mapa nie należy do jakichś bardzo długich, 2 minuty 44 sekundy, jesteśmy na półmetku, w tym momencie przewaga roka prawie 150 tysięcy, to ACC... U lulka niezbyt dobre, uroka wyśmienite, to nie jest łatwa mapa dla ACC. Tak, dokładnie, na tej mapie 98% to jest jak naprawdę jak najbardziej świetny rezultat. I zobaczymy, czy Rok da radę utrzymać taki rezultat do końca, bo ostatni part mapy jest chyba najtrudniejszy. Oj, na pewno, nawet mały potencjał na faila chyba jest na końcu. No tutaj lulek nam zaraz failuje, jeszcze nie jechaliśmy do najtrudniejszego partu, a lulek tutaj duże problemy, zobacz co się dzieje. No, totalnie chyba nieprzygotowany jest na tą mapę. No tak, to był świetny pick ze strony Roka, wiedział co robi. No lulek to nie jest DT player, prawda? Tak, zgadza się. Natomiast powiem ci szczerze, że wystarczy na tej mapie mieć trochę staminy i nawet ktoś, kto nie jest DT playerem, jeśli się przełoży do tej mapy, to jest w stanie ją zagrać. Znaczy trzeba potrenować, ona jest specyficzna bardzo. Jak to ja mówię, siłowy technik. Tak. Nawet miałem taki pomysł, żeby piknąć ją na Spidera, ale w sumie bałem się zaryzykować. Tak? Ciekawe. Tak, ponieważ byłem w stanie mewcnąć. Ja tu Spiderowi podpowiadałem, żeby piknął to na ciebie, ale no, sam się bał. To byłaby zła decyzja. Mniejsza, będziemy o tym na podcaście rozmawiać. 2-0, Wiczku. Rok tylko jeden miss na samym początku, tak jest. Podczas kiedy lulek, no 23 misy, widzimy dużą rozbieżność skorów. No, mapa bez historii. No dokładnie, a propos jeszcze Resurrected Replayer, to pamiętam, że Rafis grał na tej mapie i tam chyba gorzej sobie od Roka nawet poradził, więc to pokazuje moc skały, moc kamienia, tak? Dokładnie. No detka jest specyficzna, nie wydaje mi się, żeby Rafis, pomimo tego, że jest takim stricte DT playerem, żeby na co dzień grywał właśnie takie mapy, dlatego mógł mieć z nią problemy.
tak, znaczy wiesz, chodziło mi o podkreślenie, że mapa jest trudna, no to 210 BPM i ktoś, kto pierwszy raz widzi mapę, to no 210 BPM, no to bez rewelacji, prawda, no co to jest 210 BPM na DTM, to jest mało, nie? Tak, a to może zaskoczyć. Mamy kolejny pik ze strony Lulka, w końcu Lulek decyduje się na Hidden, jest to Manemane Psychotropic. No tak, musiał teraz wybrać, bo inaczej mógłby łącznie wybrać tylko jednego Hiddena. Przypomnijmy, można pikować... to można pikować maksymalnie dwie mapy z tego samego pula, prawda, na mecz. Czy jednego nie jestem pewien jeszcze, jakby teraz nie wziął. Może jeszcze by starczyło czasu. No nie, bo to jest jego drugi pik. Tak, to jest jego drugi pik. Nie można pikować dwa razy pod rząd map z tego samego pula, tak? Dokładnie. Brzmi zasada, dosyć ciekawa. Także Lulek, jeżeli chce wziąć dwa Hiddeny, to teraz musiał właśnie wziąć pierwszego. Decyduje się na teoretycznie najbardziej straightforward Hiddena, czyli Manemane Psychotropic, ale mówię tutaj teoretycznie, bo mapa oczywiście ma momenty, jest tutaj gdzie misować. No i zobaczymy, czy tutaj może Lulek odwróci trochę sytuację. Na razie wszystko się na to zapowiada, ponieważ Rock misuje już na samym początku. Dobry początek, mapa ma 3 minuty 22 sekundy, więc jest gdzie odrabiać, też nie powinno mieć aż takiego wielkiego znaczenia. Wszystko zależy od tego, oczywiście, jak Lulek poradzi sobie na tej mapie, teraz to wszystko w jego rękach. No, Lulek tylko musi liczyć na jedną rzecz, że nie zrobi tej samej rzeczy, co w meczu z Adamem Gustem na Genjo Destruction. To jest koszmar na pewno w jego głowie. Tak, nie może zlekceważyć sprawy, on teraz pewnie widzi, że jest pierwszy. Tak. Ma w rogu cały czas, że jest pierwszy. Może się w sumie spodziewać, że Rock ma niższe ACC, aczkolwiek no, mając 97, nie wiem, czy miałby taką świadomość w swojej głowie. No, najlepsza szansa, żeby właśnie urwać jakąś mapę Lulkowi, przepraszam, Rockowi, to jest Hidden i Rock misuje jeszcze raz, tu już pojawia się większy problem. Dokładnie, natomiast całego streama zmisował Lulek, oj. To może mieć bardzo duże znaczenie. Wyrównuje się to wszystko przez ten cały zmisowany stream, spadł mu ACC dosyć konkretnie i w tym momencie to Rock wychodzi na prowadzenie w punktach. Dokładnie, gdyby nie to ACC, to Lulek nadal byłby na prowadzeniu. Poza tym jeszcze misy, które zaliczył i było ich tam sporo, sprawiają, że score się zmniejsza, więc Lulek stracił sporo punktów na tym streamie. Dokładnie, przewaga combo Rocka to jest jakieś 50, jesteśmy na półmetku. Sprawa zwycięstwa w tej mapie jak najbardziej jest jeszcze otwarta. No zobaczymy, Lulek misuje po raz kolejny, nie tak to miało wyglądać. Początek wyglądał zdecydowanie lepiej na jego korzyść, Rock leciał z dwoma misami, natomiast teraz Lulek sypie tą sprawę. No, chyba stresik wszedł, powiem ci, tak patrz na jego kursor. No tak. Przegrywa 2-0, miał świadomość, że może w końcu odebrać chociaż jedną mapę Rockowi, natomiast no teraz ta szansa zmniejsza się z sekundy na sekundę. Rock nakręca już dosyć wysokie combo. Jeżeli nie zmisuje niedługo, to może być problem, zwłaszcza że Lulek cały czas misuje. Misował jeszcze raz, w tym momencie przewaga Rocka to jakieś 500 combo. Jeszcze jeden mis, zmisował też Rock, ale w tym momencie jego przewaga wynosi ponad 100 tysięcy punktów. 1/4 mapy do końca biczku, czy da się to jeszcze zrobić? To jest nie do zrobienia, Lulek nie ma w tym momencie combo i Rock musiałby się totalnie posypać, a nie sądzę nawet, żeby Lulek dokręcił te 350 tysięcy do końca mapy. No dokładnie, popatrzmy, minimalna przewaga Rocka. Na ten moment to jest gigantyczna przewaga bańku. No Rock misuje, dając jakąś niewielką szansę, ale mówię, czasu jest za mało, zwłaszcza że jeszcze Lulek teraz zmisował i wszystko jest pozamiatane, ten Hidden wygrywa Rock, pomimo że Lulek w końcu miał szansę na to, żeby odwrócić trochę sytuację. Tutaj Rock se trochę tańczy na mapie. Adamku sekse. No żeby nie sfejlował, tylko... Nie, tu chyba nie ma gdzie fejlować, tu są proste trójki, mapa się kończy. Dokładnie, mamy 3-0 dla Rocka, jak na razie Lulek nie może się wstrzelić w ten mecz. No powiem ci, że na takiego gracza jak Rock, no to Lulek musi wykorzystywać tą szansę. No Rock mu dał ich wiele na tej mapie, nie zagrał jej za dobrze. Dokładnie. 467 tysięcy to nie jest dużo. Ta mapa nie została zagrana tutaj przez graczy na najwyższym poziomie, żaden z nich nie dokończył nawet 500 000, więc widzimy, że no Lulek wystarczyło trochę zachować zimnej krwi i w końcu byłoby odwrócenie sytuacji, natomiast no w tym momencie pik należy do Rocka, jeżeli będzie to cały czas tak szło, to będziemy mieli 4-0, a Lulek
Będzie miał wtedy naprawdę ciężkie zadanie, żeby skambekować i dojść do tiebreakera. Nie wiem, czy będzie to możliwe. No dokładnie, czekamy na pik Rocka. Czym mógłby przeatakować? Jaki był jego ostatni pik w ogóle? Jego ostatnim pikiem było Resurrected Triplayer Double Time. No dobrze, czyli deadki nie zobaczymy, to jest dobra wiadomość dla fanów Lulka. Natomiast gorzej się przeatakuje jakimś hardrockiem, którego dobrze umie. Tak, właśnie też miałem to powiedzieć. I leci hardrock Critical Crystal, można było się tego spodziewać. Dokładnie, dokładnie. Tą mapę Rock wybierał na samym początku meczu z Amajem i tą mapę wygrał, więc no Lulek, no musisz tutaj pokazać pazur, bo będzie ciężko. No jakoś wybitnie nie zagrał też tego Critical Crystal. Myślę, że Lulek jeśli zagra jakąś mapę życia, to ma szansę. Rock w meczu z Amajem zrobił tam 540 tysięcy, minimalnie więcej niż połowa dostępnych punktów na tej mapie. Co nie zmienia faktu, że jest to hard rock. Oczywiście na hard rockach często pojawiają się miejsce, zwłaszcza jak gracze się stresują, a Lulek ma problem, widać, żeby tutaj się opanować na tych mapach, więc jakby wygrywał tego hard rocka, to wątpię, żeby utrzymał kombo przez długi czas. No niech sobie przypomni, jak Amaj się wyluzował. Amaj też przegrywał 4-2, jeśli mnie pamięć nie myli. Już tam wskazywał się na porażkę, wyluzował się totalnie i udało mu się zrobić wielki comeback. Zaczynamy! Od razu misy ze strony obu graczy, dobrze widzę, Wiczku? Nie, to był mis, chociaż... No i gracze zmisowali, powiem ci, bo Lulek na pewno. Tak, na Rock na pewno też zmisował, ma mniejsze combo od Luka przede wszystkim. U Luka nie widziałem tego misa, to może było pierwsze kółko. Natomiast zwróć uwagę na ACC, co się dzieje u Luka, to jest katastrofa. Ulala, ulala, no mówi, że lewa ręka u niego śpi. Jak na razie wszystko to właśnie potwierdza niestety dla niego i jego fanów. Na razie jeszcze, a tu ten... jeszcze najcięższy part nie wjechał, Wiczku, prawda? Tak, dokładnie, to jest jeszcze teoretycznie łatwiejsza część mapy. Lepiej, żeby tutaj Lulek nie zmisował, jak na razie jakoś sobie radzi. No tak, i dojechaliśmy w tym momencie do wolniejszego partu, po którym będzie ten trudny part, ten długi stream part z repeat sliderami. Sprawa jest jeszcze otwarta na prowadzeniu Rock. Dosyć wyraźny bym powiedział dzięki temu ACC i wchodzi ten najcięższy part, który będzie trwał prawie do samego końca mapy. No jak na razie gracze jakoś dają sobie radę, Lulek strasznie psuje ACC, ale trzyma kombo, ale niestety już nie mogę tego powiedzieć. Rock tymczasem pewnie jedzie jak na razie po FC z 98% accuracy. No przepaść między graczami w tym momencie, zobaczmy. No Lulek totalnie sobie nie radzi, na czwarta mapy do końca przewaga Rocka to jest kolosalna. Chyba możemy tylko liczyć na to, że Rock failuje, chociaż no, przypomnijmy, że ta mapa kończy się slow partem niestety. Tak, dokładnie. No Rock musiałby teraz zmisować jakąś piątkę, żeby mu się całkowicie posypało HP, to wtedy by nie wytrzymał. Natomiast no widzimy solidny wynik ze strony Rocka. Tym razem FC, pomimo że w meczu za najem to mu się nie udało. Prawie FC. No faktycznie tak, na samym początku zmisował. Podciągniemy to do FC. Rock wygrywa czwartą mapę z rzędu, jest 4-0. Lulek na deskach. Kolejny pik będzie należał do niego, może uda mu się ugrać jakąś jedną mapę. Niestety nie będzie mógł piknąć Hidena. Czym on tu może przeatakować? Od razu atakuje No Modem, jest to Future Candy. Nie jestem pewien, czy jest to dobra decyzja. Wiem, że Rock nie zagrał tej mapy dobrze w meczu za Majem. Być może tym się kieruje Lulek. Natomiast mimo wszystko chyba Rock miał tam z 800 combo, więc poziom jakiś utrzymał. Dokładnie, dokładnie. Miał tam minimalnie lepszy score jak na Critical Crystal, a widzieliśmy przed chwilą co się działo właśnie na Critical Crystal. Nie chcemy tutaj Lulka na pożarcie skazywać. Może powalczy, jego mapa w końcu. Może powalczy, nawet nie wie do ilu gramy, więc... No teraz uświadamia sobie pewnie, że stoi już pod ścianą, że jedna mapa oznacza koniec. Teraz albo nigdy. Turniejowe życie Lulka wisi na włosku. Jeśli przegra tą mapę, to będzie ostatnia jego mapa w Mistrzostwach Polski. No dawaj Lulek, nie obstawiałem 5-0 dla Rocka, no musi jakoś, musi coś tu się stać. Obstawiałeś? To nie obstawialiśmy tego meczu, Wiczku. A my w ogóle nie obstawialiśmy tego meczu. No nie, no nie, nie było tego meczu jeszcze, jak obstawialiśmy. Tak, w sumie racja. Pani już farto wygrał chyba niestety obstawianie. Nie podliczałem punktów. Ale co najmniej dwa mecze trafił, to wiem. Wszystko przez ciebie.
Wszystko przeze mnie. Twoja wina. Mogę się podłożyć na tym Critical Crystal. Jakbyś grał do końca tą detkę, to byś pewnie 5-0 wygrał. I bym trafił. I bym wygrał. Ja nie potrafiłem pasnąć tej detki przede wszystkim. Nigdy jej nie pasnąłem. Nawet na single playerze. Dlatego zdziwiłem się, że jej zbanowałeś mniejsza. Wróćmy do meczu. Czy będzie to ostatnia mapa? Luka na tym turnieju. Fajna muza, biorę. Tak. Najlepsza taktyka. Bez skipu, tak, Lulek? No, trochę to potrwa w takim razie. No, teraz nam gracze skipują. Może słucha streamu. Okej, stop. No i mapa startuje. Jak na razie jeszcze nie widzimy tego trudnego partu. Delikatnie startujemy z jakimiś takimi skromnymi piątkami. No i teraz sliderki nam przyspieszą. No i taki stan będzie pozostawiać raczej do końca mapy. Tak, tam będzie minimalny slow part. Lulek już misuje po raz kolejny na samym początku. Niezbyt dobry prognozyk. Mapa startuje. No, zmisował na początku. Jakby teraz jeszcze trzymał combo, to jest możliwe, że jeszcze przegoni Rocka, bo nie wydaje mi się, że Rocket chce tą mapę. No, będzie ciężko w każdym razie. Jest tu gdzie misować. Jest gdzie misować, mapa troszkę ma, jest to jedna z najdłuższych map poolu, równe 4 minuty. No i teraz wjeżdża taki pierwszy podchwytliwy part, szybsze sliderki i dwójki, misuje Lulek. No niedobrze to wygląda w tym momencie. Rock bezpiecznie dojeżdża do breaka z FC, widzi, że Lulek no, posypał się totalnie. No i teraz będzie akurat troszkę slow partu, Wiczku, zawsze o tym zapominamy, więc darmowe punkty dla Rocka będą. Tak, natomiast jest to dosyć krótki slow part, który przerodzi się w chyba najtrudniejszy part na mapie, taki przynajmniej moim zdaniem. Tak, też tak uważam. Oj, ale setkuje Lulek. No wygląda to fatalnie w tym momencie, no musiałby trzymać combo do samego końca, on nie może sobie już pozwolić na żadne misy, a Rock musi koniecznie zmisować, musimy czekać na czerwony kolor jego niku. Czy to się stanie? Nie, misuje Lulek. No tak, czerwony kolor się pojawił, Wiczku, tylko nie z tej strony. Tak. Tymczasem Rock trzyma to FC, próbuje mnie zaskoczyć jednak. Próbuje sprawić, że no się tak. Pomylę. Nie, nie sprawię. Dzisiaj to ty masz nadzwyczajne moce, nie ja. Tak. No musiałem to zrobić, bo by później krzyczeli, że Rock FC znowu. Jesteśmy w dwóch trzecich mapy. Pytanie, czy Lulek zdoła ugrać tyle punktów, co w tym momencie w ogóle ma Rock, gdyby przestał grać? No chyba nie. Jest za mało czasu zdecydowanie. Rock musiałby przestać grać. No tak. To ACC też nie pomaga u Lulka. Dokładnie. Więc chyba oglądamy ostatnie kółka na tym turnieju Lulka. Tak, niech cieszy się, znaczy cieszy. Niech doceni w tym momencie ten ostatni drop tej piosenki. Niech się nacieszy. Jeszcze grą, bo to oznacza raczej jego koniec. Możemy sobie teraz posłuchać muzyki, ponieważ nic tu się już nie wydarzy. Candy! Do potańczenia muzyka, tak? Do potańczenia. Niezły track. Dobrze, oficjalnie koniec, Wiczku. 5-0, mecz bez historii, pokaz mocy Rocka. Lulek nie miał nic do powiedzenia. Niestety dla niego jest to już koniec tego turnieju. Natomiast Rock w kolejnej rundzie drabinki przegranych zmierzy się ze zwycięzcą kolejnego meczu, czyli Spider Rapids. Jeszcze coś chciałeś powiedzieć, Wiczku? Co do tego znaczy, meczu? Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na tą ostatnią mapę. Zwróć uwagę, że większość graczy na tej mapie robiła zazwyczaj jeden miss i były bardzo podobne skory. Zwróć uwagę, Spider 600 tysięcy, Rock 605 tysięcy, ja 606 tysięcy. Bardzo ciekawe statystyki wychodzą z tej mapy. No niestety Lulek nie był w stanie dotrwać nawet do tego skora, dzięki czemu Rock wygrywa bez problemu 5-0. Rock grał dobrze, nie grał wybitnie, dawał szansę Lulkowi, no tylko że Lulek, no jak to ty mówisz, nie miał podjazdu zupełnie, no nie radził sobie totalnie na tym pulu. Troszeczkę go chyba przerosła presja i przerosły mapy, powiem ci. Tu tak, problem. Dokładnie.
W każdym razie Lulek pokazał się na pewno z dobrej strony, doszedł dosyć daleko w tym turnieju, nie może się obwiniać za nic. Miał naprawdę ciężkich rywali, zaczynając od Adamkusa, właśnie przechodząc do Roka. I w ten sposób ten mecz oczywiście dobiega końca. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na kolejny o godzinie 19:00. Będzie to mecz pomiędzy Spiderem i Rafisem, czy jeszcze tak, nie? Tak, dokładnie, Spider Rafis. Tak. 19:00, wołajcie znajomych, wołajcie sąsiadów, Rafis będzie grał Rufus. Tak, będzie grał Rufus na byłego mistrza Hidena, bo nie wiem, czy jeszcze mogę używać tego stwierdzenia, mistrz Hidena w kierunku